Dzień dobry, witaj na moim kanale, jest Fi. Jak zwykle bardzo miło Cię tu gościć i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj pomówić na temat, który jest, no jak większość tematów, które podejmuję, bardzo ważny, ale też myślę, że wielce niedoceniany przez większość czasu w naszym dorosłym życiu, w naszej codzienności i w dyskursie, jaki toczymy. I chciałabym pomówić typowo na temat seksualności, na temat seksualnej energii i jej potencjału. Bo energia seksualna jest czymś, z czym się rodzimy. Od chwili, gdy jesteśmy poczęci, jesteśmy istotami seksualnymi. Od chwili, gdy mamy ciało, do chwili, gdy schodzimy z tego świata, jesteśmy istotami seksualnymi. I oczywiście można dywagować i patrzeć na to przez pryzmat tego, że jak schodzimy z tego świata, to nadal jesteśmy energią i to tylko zmienia jej postać i w ogóle. Natomiast mając ciało, po prostu jesteśmy istotami seksualnymi. I to jest część naszej natury. Seksualność jako taka, myślę, że bardzo niesłusznie została obciążona takim odium wstydu, winy i o tym się nie mówi. O tym nie powinno się dyskutować, tego się nie pokazuje. Przez tę właśnie represję doprowadziliśmy do momentu, w którym jesteśmy jako cywilizacja, gdzie o seksie uczymy się z pornografii lub w bardzo nieumiejętnie przeprowadzonych lekcjach edukacji seksualnej w szkole. To jest żal po prostu, to jak to się robi, przynajmniej w Polsce. Tak jak rozmawiam z ludźmi z innych krajów, no to jak dotąd nie spotkałam się z kimś, kto by powiedział: tak, u mnie w szkole to było bardzo satysfakcjonujące i co więcej, cieszę się, że moje dzieci dostają taką samą. No niestety, niestety. Prawda jest też taka, że w domach nikt nie uczył nas rozmawiać na ten temat, więc jest to tabu. Nadal, wciąż jest to tabu w XXI wieku. Możemy robić tyle rzeczy, mamy wolność wyboru, jesteśmy zdobywcami księżyca, ale nie możemy rozmawiać o seksie w otwarty sposób. I pęka mi serce, kiedy słyszę zdania w rodzaju: no, ja bez tego mogę żyć, to jest kompletnie niepotrzebne. Czy ona już doszła? Czy on niedługo dojdzie? Kiedy on w końcu dojdzie? Czy jej jest przyjemnie? Czy jestem dość twardy? O nie, ona jest tak seksowna i tak bardzo mi się podoba. Co jest ze mną nie tak? I co jest nie tak z panem szczęściarzem? Czy w końcu dojdę? Czy moje ciało jest w porządku dla niego? Czy ona widzi we mnie mężczyznę? Dlaczego myślę teraz o pracy? A co jutro będzie na obiad? Powiedziałam tak, chociaż tak naprawdę teraz już myślę nie. Co jest ze mną nie tak? Może gdybym odwróciła się na drugą stronę i powiedziała, że boli mnie głowa, to przejdzie, tak jak zwykle. Może powinnam była się napić trochę, wtedy bym się rozluźniła i byłabym w stanie. Kto z nas nie jest w stanie odnieść się do przynajmniej którejś z tych fraz? Zajmuję się intymnością i zajmuję się kobiecością. I seksualnością też. Bo kobiecość i cielesność jest wpisana w istotę seksualności. I seksualność jest też wpisana w istotę kobiecości i cielesności. I w tym też zawiera się aspekt męski, dla jasności. Ale serce mi pęka, kiedy słyszę takie zdania, i tym bardziej, że ja sama również część z nich gdzieś przez jakiś moment w moim życiu powtarzałam, wyznawałam. Dobrze, że to już jest za mną. Dobrze też, że jest tyle ludzi, którzy też rzeczywiście zaczynają brać za siebie odpowiedzialność i korzystać z tego, co mają. Energia seksualna jest taką, przez którą można powołać i sprowadzić na świat nowe życie. Jeżeli można sprowadzić nowe życie dzięki tej energii, to pomyśl, ile można zrobić, jeżeli wykorzystać ten potencjał, nauczyć się płynąć z nim i dać się mu ponieść. Przez wykorzystać ten potencjał nie mam na myśli kontrolować go, ale nauczyć się go. I porównam to do tego, jak dobry surfer podchodzi do dużej fali, która na moment go w pierwszej chwili przeraża. Ale przeraża i jednocześnie ekscytuje. Ta jest nowa, ta jest większa, tutaj będę mogła się wykazać, czy będę mógł się wykazać albo sprawdzić. I surfer, kiedy podchodzi do tego, żeby wbiec na falę i żeby złapać ją odpowiednio i płynąć z nią, nie będzie robił niczego, żeby ją kontrolować.
Absolutnie nie o to chodzi. Tak samo jest z energią seksualną. Nauczywszy się jej, potrafimy lepiej nawigować przez całe życie, bo ona nas niesie. Oczywiście jest wiele aspektów energii i ja mówię akurat o tej w tym momencie, ale ten potężny potencjał, który mamy w swoich ciałach od chwili poczęcia, od chwili narodzin, no dlaczego on tak bardzo jest spychany na zewnątrz, kontrolowany, zamykany właśnie w tym odium wstydu, winy, lęków, odrzucenia, odsunięcia. Tymczasem można go poznać, można się go nauczyć i można z nim płynąć. Wiecie, jak to jest, kiedy nauczy się go rzeczywiście rozpoznawać, wzbudzać, odpowiednio nim kierować? Życie staje się tak bardzo soczyste. Ludzie stają się odważni. Kobiety stają się tak bardzo rozkwitnięte, tak bardzo soczyste w codzienności. Mówię nie tylko o sytuacjach łóżkowych, ale ten rodzaj energii naprawdę można poznać. Poznasz tę osobę, która jest zjednoczona z tą energią, po tym, w jaki sposób prezentuje się ludziom. Ona nie jest żadnym pozorem. Ona nie próbuje być pewna siebie. Ona nie próbuje być tą głośniejszą, tą, która ma ostatnie zdanie. Ona nie próbuje być tą, która jest charyzmatyczna. Ona taka jest. Poza elementem arogancji. Ta osoba przyciąga do siebie ludzi. Chcemy być w pobliżu takich ludzi. Wiemy, kim są. Wiemy, na co ich stać. I wiemy też, że nawet jeśli są wściekli, jeśli są źli, to czujemy się przy nich bezpiecznie. I oni mają wszystko. Wszystko, o czym marzymy. Mają witalność, mają zdrowe ciała. Mają dobrą pozycję finansową, są ułożeni duchowo, są zintegrowani, zjednoczeni ze sobą, ze swoją przeszłością, patrzą na przyszłość z wyczekiwaniem, radosnym wyczekiwaniem. Każdy z nas ma taki aspekt w sobie. I jeżeli oglądając to wideo i słuchając tych słów, czujesz jakiś rodzaj inspiracji już teraz, to wiedz, że to jest ten element ciebie, który w tym momencie się wzbudza i rezonuje z tymi słowami. On bardzo by chciał, żebyś pozwoliła lub żebyś pozwolił wydobyć mu się poprzez ciebie. Bo przychodzimy z nim na świat. Tylko gdzieś na jakimś etapie pozwalamy mu się wyciszyć wskutek różnych doświadczeń, jakie przechodzimy. Co możemy zrobić, żeby go wzbudzić? Co możemy zrobić, żeby połączyć się z tą energią? Po pierwsze, zaufajmy naszym ciałom. Mamy ciała i one same w sobie są wspaniałymi wehikułami. To, co nas blokuje przed tą energią, to jest ocena naszych ciał jako złe, brzydkie, nie takie, nieodpowiednie, nie dość jakieś. Te diametralne błędy odsuwają nas od esencji naszej natury i odsuwają od tego, żeby umiejętnie płynąć z tą energią, od tego, żeby nauczyć się jej. To jest ten element, który w pierwszej kolejności nas blokuje. Nas, kobiety, przed korzystaniem z kobiecości, mężczyzn przed umiejętnym korzystaniem z męskości. Nas jako ludzi w zjednoczeniu tych aspektów w sobie. Każda zintegrowana ze sobą kobieta potrafi pogodzić w sobie obraz swojego mężczyzny, obraz swojego wewnętrznego mężczyzny. Tak, że nie potrzebuje projektować na nikogo swoich oczekiwań, bólu i historii wymagających zadośćuczynienia. I każdy zintegrowany mężczyzna potrafi zjednoczyć w sobie swoją wewnętrzną kobietę, swój wewnętrzny obraz kobiety i dzięki temu nie musi powtarzać tych błędów, ani projektować tych obrazów na kobiety w swoim życiu, czy mężczyzn w swoim życiu, którzy mają w jakiś sposób mu coś zadośćuczynić, coś mu dać, albo wynagrodzić. Poznajemy tych ludzi, którzy są zjednoczeni ze sobą. I w pierwszej kolejności oni potrafią zjednoczyć się ze swoim ciałem, zaakceptować je, uznać je. Jeżeli czegoś w sobie nie uznajemy, to nigdy nie będzie nasze. Dlatego uznajmy nasze ciała. One nie są ani brzydkie, ani ładne. Przestańmy z tym warunkowaniem, tak? Że jak koleżanka się zaczyna skarżyć, że wyglądam okropnie, mam grube uda, mam celulit. Nie, wcale nie, jesteś przepiękna, jesteś wspaniałą kobietą i w ogóle nie warunkujmy ani na dobre, ani na złe. Ciała po prostu są. Ciało po prostu jest. I ona ma swoją rolę i ma swoją funkcję. Tym drugim aspektem, który trzeba przyjąć do siebie, to to, jaką rolę mają emocje w naszym życiu. Jeżeli nie umiemy rozpoznać emocji w sobie,
i nie mówię precyzyjnie ich nazywać, ale rozpoznać, że coś się dzieje w ciele. Emocje są językiem ciała, są mądrością naszego ciała i one pierwsze wskazują, że coś się dzieje. I jeżeli umiemy je ze sobą zintegrować i posłuchać tego, co mówią i w jakiś sposób je nazwać. I zachęcam moich klientów do tego, że jeżeli na przykład nie potrafią dokładnie określić, że czują frustracji, gniewu czy oczekiwania, czy nieprzyjemności związanej ze smutkiem lub nostalgii, to wystarczy użyć jednej z czterech kluczowych określeń emocji. Emocje mogą być pobudzające lub relaksujące czy wyciszające i mogą być też przyjemne albo nieprzyjemne. I stosujmy się do tych właśnie określeń. W każdym z tych określeń skala może być inna, ale czasami wystarczy, że powiem: jestem bardzo pobudzona i to jest potwornie nieprzyjemne. I samo nazwanie emocji w taki sposób pozwala już na to, że możemy działać już lepiej, że możemy zająć się nimi sami i nie przerzucać na drugą stronę odpowiedzialności za nie, a po trzecie pozwolić sobie na to, żeby druga strona zobaczyła nas jako ludzie, którzy są zintegrowani ze sobą. Jako ludzie, którzy są w swojej prawdzie. To wzbudza ogromny szacunek. Po pierwsze, okazujemy szacunek samym sobie, swoim emocjom, tym, co czujemy, nazywając to i pozwalając drugiej osobie być przy nas i widzieć, że to my jesteśmy za nie odpowiedzialni. Nie ma nic piękniejszego niż pokazać drugiej stronie, że to my jesteśmy przykładem na to, jak działać w chwili, kiedy jest najtrudniej. Ludzie to bardzo doceniają. Więc słuchajmy swoich emocji, bo one pozwalają na to, żebyśmy się zintegrowali jako istoty w pełni cielesne, umysłowe, z duszą, z tym wszystkim, co nas tworzy. Trzecia rzecz, która następuje po tym, jak zaakceptujemy nasze ciała i uznamy je, po tym, jak zaczniemy uważnie słuchać naszych emocji i żyć z nimi i okazywać im szacunek, to jest słuchanie mądrości rozkoszy. Słuchajmy tej mądrości, jaka przychodzi z rozkoszą. W rozkoszy ludzie się zmieniają. Jeżeli doświadczyć rozkoszy, to ona bardzo zmienia osobowość. I nie mówię o rozkoszy jako o orgazmie. Orgazm zawiera się w rozkoszy, ale rozkosz jest czymś znacznie więcej. Orgazm może być tylko reakcją fizjologiczną naszego ciała wskutek mechanicznego, rytmicznego, powtarzalnego dotykania. W orgazm można kogoś wepchnąć, na przykład używając wibratorów czy innych zabawek erotycznych. W orgazm można wepchnąć. Czy to jest rozkosz? Nie. To jest wstęp do rozkoszy. To jest co najwyżej wstęp do rozkoszy. Jeżeli doświadczamy orgazmów, to mamy szansę na to, żeby doświadczyć rozkoszy. I rozkosz jest niezwykłą mądrością naszych ciał. I nie tylko. Po francusku rozkosz określana jest mianem le petit mort. I nie wiem, czy wymawiam to dobrze, ale myślę, że bardzo pięknie przekłada się to też na koncept śmierci ego. Jeżeli doświadczamy rozkoszy, to tak naprawdę roztapiamy się. Ego się kompletnie rozpływa na moment. Jesteśmy zjednoczeni z całym wszechświatem. Pojęcie czasu znika. Nie ma czegoś równie pięknego. Nie ma czegoś równie mocno ładującego energią. Czegoś, co tak wspaniale unosi nas do tego, żebyśmy doświadczali naszego wyższego ja. I mówię o tym, że nie ma, bo myślę, że, i tu jest disclaimer, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, że nie ma piękniejszej, bardziej organicznej, bardziej dostępnej dla każdego i kompletnie za darmo metody na to, żeby doświadczyć się w tak wysokiej, boskiej jakości, jak właśnie rozkosz fizyczna. Rozkosz jest wstępem do tego, żeby doświadczyć się w najlepszej możliwej istocie i to ona pozwala na to, żebyśmy chcieli tego więcej, bo wiemy, że zasługujemy na więcej. I myślę, że właśnie przez to, że ludzie pragną rozkoszy, obraz seksualności tak bardzo się spaczył. Zaczęliśmy utożsamiać orgazm z rozkoszą. Chciałabym w jakiś ładny sposób podsumować to nagranie dzisiaj. I tak, jeżeli chcemy wejść w tą naprawdę wyższą wersję siebie, stać się nią i robić to, co chcemy, dostać to, co chcemy, to, czego pragniemy,
to zejdźmy sobie z drogi i dowiedzmy się tego, co musimy zrobić, co potrzebujemy zrobić, żeby być takimi ludźmi, żeby doświadczać tego, czego pragniemy doświadczać. A gwarantuję, że nie było to znać człowieka, z którym bym pracowała, który by nie powiedział, że chce czuć się spełniony i szczęśliwy. I że chce być wolny. Nie było to znać takiego człowieka. Naprawdę wszyscy pragniemy tego samego. Więc poznajmy to, co nas ogranicza. Uznajmy nasze ciała. Uznajmy naszą historię. Uznajmy nas jako ludzi, nasze błędy, to, jak bardzo przez lata przykładaliśmy się do tego, żeby je powtarzać. Nieświadomie, ale jednak. Wiem, że to może być trigger dla kogoś, ale tak właśnie jest. Uznajmy nasze ciała, uznajmy siebie w całości. Otwórzmy się na to, co mówią nasze emocje. I posłuchajmy tego, co mówi mądrość naszej przyjemności, po to, żeby doznawać rozkoszy. Nie tylko w łóżku. Ludzie, którzy doznają rozkoszy, czują ją praktycznie wszędzie. I potrafią z wielką odpornością i gracją przechodzić to, co jest najtrudniejsze. I sięgać po to, co jest dla nich. I każdy z nas może być takim człowiekiem. Dlatego, jeśli czujesz, że jesteś w takim punkcie zwrotnym, w którym chcesz zrobić jakiś krok, ale nie wiesz jeszcze jak, napisz do mnie, porozmawiajmy, spotkajmy się. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Ale zyskasz klarowność i będziesz wiedzieć lepiej, co zrobić i jak. I jeżeli jesteście zainteresowani albo zaciekawieni, to zachęcam Was też do tego, żeby pobrać moje darmowe materiały, moją darmową medytację, tantryczną medytację serca, otwierającą na intymność, bliskość, na przesunięcie tych granic trochę dalej i na przyjęcie siebie samego i drugiego ciała takim, jakie jest. I na ściągnięcie praktyki tantrycznej, którą nazywałam głęboka intymność. Jest to bardzo piękne, zbliżające ćwiczenie i bardzo proste w wykonaniu. Link znajdziecie pod wideo. I chciałabym w tym momencie już powiedzieć Wam, że dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli jesteś tu w tym momencie, do tej pory, to bardzo Ci dziękuję i życzę przyjemnego, dobrego, soczystego czasu.